właśnie pochowaliśmy naszego kochanego ojca Eugeniusza Kwiatkowskiego, franciszkanina, misjonarza, moim zdaniem człowieka wyjątkowego, powiem człowieka świętego. Kiedyś ojciec Eugeniusz powiedział mi coś takiego, że chrześcijanin powinien być jak chleb leżący na stole i powinien być dostępny dla każdego, kto tylko chce się nim posilić, ułamać kawałek, zjeść, posilić się. Taki powinien być chrześcijanin. Ja sobie zawsze to pamiętam i myślę sobie, że to jest bardzo trudne w naszym życiu, rzeczywiście mieć taką postawę wobec wszystkich. Ale niesamowite jest to, że ojciec Eugeniusz właśnie taki był. Właśnie dokładnie taki był. On był dla każdego, był chlebem dla każdego. Myślę, że dzięki niemu mogę powiedzieć, że znałem, obserwowałem, współpracowałem, spowiadałem się, radziłem się u człowieka świętego po prostu. I do końca życia będę w takim przeświadczeniu i dla mnie piękno, dobroć, miłość Kościoła, twarz Kościoła to będzie twarz, ta dobrotliwa, kochana, święta twarz ojca Eugeniusza Kwiatkowskiego. Tak go zapamiętałem i jest to dla mnie niedościgniony wzór właśnie tej ucieleśnienie tego franciszkańskiego hasła zawołania pokój i dobro. Myślę, że dla wielu ludzi, którzy mieli z nim kontakt, młodych, starszych, potrzebujących, właśnie kimś takim był. Był zawsze gotów do pomocy. Dla niego nie było godzin urzędowania, nie było barier, nie było granic. Wszędzie tam, gdzie tylko był potrzebny, jeśli tylko siły mu pozwalały, to tam był, tam starał się być. Był naprawdę przy ludziach, wiadomo, i posługiwał jako egzorcysta, jako spowiednik, długie godziny. No to jest dla mnie osobiście, dla moich znajomych, mojej rodziny, był to właśnie taki przykład, wspaniały przykład. Mogliśmy widzieć na własne oczy człowieka świętego. Ojciec Eugeniusz był ojcem po prostu dla wszystkich swoich duchowych dzieci. Miałem to szczęście, że mogłem się... że mogłem się z nim spotykać, że mogłem korzystać z tego, że był tak jak już kolega mówił, był jak chleb i dla mnie był też jak chleb. Ja mogłem korzystać z jego pomocy duchowej, był moim spowiednikiem, ale nie tylko moim, pomagał w najtrudniejszych chwilach mojego życia, w najtrudniejszych chwilach dla naszego stowarzyszenia. Był po prostu takim obrazem dobrego ojca, jak ten ojciec dobry z przypowieści, do którego można zawsze przyjść. Bez względu na czas, był zawsze gotowy do pomocy. Zawsze pamiętam, kiedy się pytaliśmy, ale ojciec coś może jadł, kiedy już tak długie godziny siedział i spowiadał. I byliśmy kolejni w kolejce. Czy ojciec może coś jadł? On mówił, a nie, tym się nie przejmujcie. Nigdy o to zakonnika nie pytajcie. Ja jestem tutaj dla was. To naprawdę prawdziwa twarz zakonu świętego Franciszka. Jeżeli kiedykolwiek będę pamiętał o uosobieniu ideałów zakonu świętego Franciszka i jego synach, to ojciec Eugeniusz już dla mnie pozostanie na zawsze uosobieniem tego ideału świętego Franciszka. Pokój i dobro i ta stała pokora wewnętrzna, taka pełna wewnętrznej też radości, można powiedzieć na wzór świętego Franciszka, radości doskonałej. Tam nie było chwil u niego załamania, nie było żadnych chwil, w których było widać na nim u niego zwątpienie. Owszem, cierpiał z powodu tych swoich chorób, tego wszystkiego, co musiał przechodzić na co dzień. Czasem pewnie niezrozumienia pośród też swoich i może i współbraci, też zdarzało się pewnie, jak u każdego świętego w życiu.
ale we wszystkim był pełen takiego pokoju i tej radości, radości doskonałej, o której święty Franciszek mówił. To prawdziwe szczęście móc naprawdę spotkać w swoim życiu świętego franciszkanina, świętego kapłana. Pozostanie zawsze w mojej pamięci i w pamięci moich bliskich i na pewno będziemy się zwracać do niego o jego orędownictwo w niebie, bo o jego świętości jestem osobiście przekonany.